Ładnie podaję. Siemka widzowie, niestety jestem troszeczkę zły na siebie, bo dopiero w połowie tak naprawdę nagrywania tego skapnąłem się, że nie mam dźwięku nagrywania. Okazało się, że mój profil, na którym nagrywam do tej pory, się wyrąbał i musiałem po prostu tego nie zauważyć. Dopiero coś mnie tknęło, żeby sprawdzić, czy faktycznie wszystko się nagrało tak, jak być powinno. Niestety tak nie jest. Dlatego dzisiaj będziecie mieli troszeczkę muzyki i dopiero od połowy tak naprawdę już usłyszycie mnie normalnie, tak jak być powinno. Przepraszam was za to, ale niestety po prostu tego nie zauważyłem. Cieszę się, że w ogóle, ale to jakby jest inna para kaloszy. Dziękuję wam, że jesteście i miłego oglądania. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Mam nadzieję, że tym razem już się wszystko nagrywa tak, jak być kurna powinno. Mam taką naprawdę nadzieję. Zaczynamy od naszych felunków. Niestety nie słyszeliście mojego wywodu na temat felunków, ale to jakby zaraz postaram się to wszystko nadrobić, tylko muszę jeszcze zobaczyć, czy w ogóle ten felunek będzie siedział tak, jak być powinno. Ale wydaje mi się, że powinien, bo jest to chyba jedna z ładniejszych w ogóle opcji, jaką wybrałem do tej pory do jakiegokolwiek samochodu. Dobra, trzeba zobaczyć, jak to siedzi. 253. Siądzie. Wydaje mi się, że siądzie. Więc zakładamy od razu obydwie tu nie. Wiem, że powinniśmy tak naprawdę zrobić niemal na końcu, ale chciałem zobaczyć właśnie, jak te felunki będą wyglądały. Muszę nadrobić tak naprawdę wszystko, co gdzieś tam już widzieliście w przyspieszonym tempie, bla 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 bla, ale jakby cieszę się, że w ogóle się skapnąłem. Nieważne. Tutaj mamy nasz silnik. Rotor. No, wygląda kompletnie inaczej niż każdy inny silnik w tej grze. Mamy mega duże turbo. W ogóle jest to wersja Twin Turbo, więc jakby no tej mocy i tak będzie dużo, a jeszcze patrząc na to, że parę rzeczy dołożyłem, to tutaj myślę, że może być naprawdę mocno. Tak się prezentuje. Wydaje mi się, że ładny silniczek ogólnie. Kolor mi się tak średnio podoba. Znaczy podobał. Teraz jak już go wytegociłem, to już wydaje mi się, że wygląda to zdecydowanie lepiej. Jeszcze wam pokażę dokładnie statystyki, jak to wygląda. 519 koni w serii. I tutaj mamy tak naprawdę wszystko. No zacząłem z dupy strony. Okazało się, że dupa jest w ogóle.
Ale no mam nadzieję, że to auto będzie skończone i będzie naprawdę mega wyglądało. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, ale spróbujemy zrobić myk pod tytułem: najpierw schamujemy bez jakby samego auta, bez całej karoserii, a dopiero później weźmiemy się za karoserię. No świateł nie sprawdzą, no bo świateł nie mamy. Zobaczymy, czy to w ogóle przejdzie. W ogóle zauważyłem teraz, że tu zbiornik fajnie wystaje, tak samo jak tutaj cała druga chłodnica, bo mamy ich już dwie. W ogóle jednego kulera nie zmontowałem. Teraz się dopiero skapnąłem, że tych kulerów posiadamy aż trzy. Swoją drogą ma to jakiś sens, patrząc na to, że jednak to jest twin turbo. I zastanawiam się, czemu to koło tak wystaje dziwnie, gdzie no to jest jakby rozmiar dokładny ten sam, który był podany. Intercooler duży brak, więc my intercooler duży damy duży, czyli mocny, czyli tyk. No, teraz to się jakoś prezentuje, dobra. Czy my to możemy schamować? Oto jest pytanie. Czy my to możemy schamować? Ramię wahacze. Czy ja znowu, żem o czymś zapomniał? Nie wiem. Prześladuje mnie to tylne zawieszenie. Za każdym razem coś muszę nie złożyć, jeśli chodzi o tylny zawias. Zaraz się przekonamy. Czego tu ci kurwa brakuje? Dobra. Widzu. Montuju. I teraz mam nadzieję, że już mi nie krzyknie, że czegoś brakuje. Nie krzyknie i możemy bez karoserii usłyszeć ten dźwięk. Jest wysoko. Mamy praktycznie 800 koni. A ja wam tylko przypomnę, że mamy seryjny. Seryjny? Seryjny. Sterownik. Jest całkowita seria, jeśli chodzi o sterownik. Nic tutaj nie zmieniałem, ale brakuje dwóch koni do 800. Więc dosyć ciekawie. Ale dobra, to my kończymy tego dziada. Ja już sobie wszystko wykupywałem i już wiem, o co chodzi z tym, z tymi dodatkami, które się pojawiały, ale nagle zniknęły, zdjąć się ich nie dało, etc., etc. Już się wszystko wyjaśniło, wy tego nie słyszeliście, ale to ja wam mówię, że ja o tym mówiłem. Wiem, głupio to brzmi, ale on tak niestety jest. Więc sobie tutaj wszystko montujemy i nie bez przyczyny zostawiłem bagażnik na końcu, gdyż, iż, ponieważ, bo ten bagażnik dodaje właśnie jakby te dodatki. Ornat. Czyżby mnie oskamowali? Dlatego, że my w tuningu karoserii mamy właśnie bagażnik B. I jakby nie ma czysto teoretycznie dodatków karoserii do tego auta. Więc to jest dosyć dziwna sytuacja. Bo ja to jakimś sposobem zdjąłem? Ale teraz tego nie ma, więc to jest dosyć dziwne. Dobra, tak czy inaczej, nie idziemy myć, jest umyty. Idziemy go malować. I teraz tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie zrobimy autka w... O właśnie. W takim oto kolorku. Też mogłem sobie metali chyba bardziej... Nie, dobra, zostawimy tak. Powiem wam szczerze, że to wygląda. I to wcale nie wygląda, żeby to miało 800 koni. I to mówię całkiem poważnie. Ale żeby się dowiedzieć, jak bardzo to podaje, no to nie może być inaczej jak nasza długa prosta.
i zobaczymy, jak to będzie działało. Teraz. Pierwszy test. Powiedzmy, że normalnie jedziemy. Oj, buścik! Ładnie podaję. Mamy custom skrzynię biegów, więc ja tak naprawdę mógłbym tutaj spokojnie jeszcze mu dołożyć trochę. Wow! Panie kochany! Ciężko jest w tej grze to opanować. Powiem wam szczerze. Ale ja jestem i tak w szoku, że to tak podaje, gdzie... Z tyłu mamy 2, 3, 5. Płucz. 2, 3, 5. 3, 2, 5. Wyścigową gumę. A to podaje jak dzikie. Cieszy mnie to. Tak więc, moi mili, tak się nasz projekt prezentuje. Wydaje mi się, że wyszedł całkiem nieźle. Jest to klasyczna Mazda, tak naprawdę z fajnym felunkiem według mnie i to jest chyba mój najlepszy wybór do tej pory. I 800 koni, które w ogóle no, nie widać po tym, że to ma te 800 koni, więc mnie to bardzo, bardzo cieszy. Możecie oczywiście napisać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. I napiszcie też, co chcielibyście zobaczyć dalej, bo mam... drugi save na ekspercie i zastanawiam się, czy wam go pokazać, czy będziemy dalej tworzyć, tak jak tworzymy do tej pory, po prostu różne projekty. Napiszcie, moi drodzy. Ja się z wami żegnam, dziękuję wielkie, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym materiale już niedługo. Na razie.